Z nami jest trener Lechii Tomaszów. Kolejne zwycięstwo, można powiedzieć, że twierdza tutaj zrobiona przez pana i pana zawodników w Tomaszowie. Kolejne zwycięstwo i nie ma porażki. Witam. Myślę, że każde zwycięstwo gdzieś tam buduje nas i samo przez się gdzieś tam każdy sobie może dorobić, że gdzieś tam stajemy się mocniejsi i tą twierdzę budujemy, ale tak naprawdę podchodzimy do każdego meczu indywidualnie i naprawdę mocno się obawiałem dzisiaj, bo drużyna gości, nie wiem czy wybiórcze czy nie, ale urwała punkty praktycznie wszystkim drużynom z Łodzi, z województwa łódzkiego i naprawdę chciałem podziękować chłopakom, że mimo wszystko no nie zlekceważyliśmy przeciwnika, który wydaje mi się, że nie zasługuje na to miejsce w tabeli z tą grą. Tym bardziej ciężki mecz i cieszymy się z 3 punktów. Mimo przekonującego zwycięstwa 4-2, no nie było to łatwe spotkanie. Troszeczkę nerwowości wkradło się, szczególnie po tej bramce na 2-3-1. Mogę powiedzieć tak, że ze swojego doświadczenia, jak sam grałem w piłkę, to mimo wszystko gdzieś wkrada się taka sytuacja, że zawodnicy gdzieś myślą, że ten przeciwnik z ostatniego miejsca będzie gdzieś tam łatwo ograny, czy sam sobie gdzieś tam te bramki będzie strzelał. A dzisiaj piłka no niestety pokazuje, że nawet ostatnie drużyny na każdych poziomach po prostu przyjeżdżają i do ostatniej minuty, do ostatniej kolejki walczą o te punkty i nie chcą oddać. Tak więc troszeczkę może na własne życzenie, żeśmy gdzieś nie mieli tego meczu zamkniętego wcześniej, bo plan był troszeczkę inny, ale skończyło się szczęśliwie i cieszymy się z tego. Bardzo martwi sytuacja kadrowa przed meczem z KS Kutno. Za kartki wypada na pewno Krystian Mroczek i za tą czerwoną kartkę Patryk Jakubczyk. Jak zdrowie pozostałych zawodników, ponieważ dzisiaj nie było na boisku Kamila Cyrana. Jak trener na szybko tak może to podsumować przed tym kolejnym już spotkaniem, które odbędzie się za tydzień? Powiem tak, że do tej pory praktycznie nie mieliśmy problemów z kartkami, kontuzjami. Kadrę mamy dość szeroką i takie są prawa sezonu rundy, że musi wskoczyć zmiennik czy zawodnik, który po prostu czeka na tą szansę i musimy sobie dać radę. Co do zdrowia nieobecnych dzisiaj, nie chcieliśmy ryzykować zdrowiem Kamila, tak więc ten tydzień poświęcony na zabiegi, na doprowadzenie go do meczu z Kutnem. Podobna sytuacja z Łukaszem Buczkowskim, tak więc myślę, że nie będzie dramatu w następnym meczu. Okej, jeszcze ja zadam pytanie poza kulisami. Który zawodnik był zdaniem trenera najlepszy w dzisiejszym meczu? Ciężko mi dzisiaj tak od razu na gorąco wymieniać. Nie strzelił nikt 3 bramek, tak więc mi jako trenerowi ciężko jest pojedyncze jednostki. Budujemy cały czas atmosferę, że to drużyna ma być najważniejsza, a nie poszczególne jednostki. Ja troszeczkę tutaj podpowiem, wyróżniał się bardzo chyba Kamil Lewiński. Kamil gra bardzo równo na wysokim poziomie już od kilku meczów i dzisiaj no, kapitalna asysta pokazała, że gra po prostu zasłużenie. Z nami jest Artur Amroziński. Artur, bardzo ważne zwycięstwo dzisiaj 4-2 z Huraganem Morąg. 2 twoje bramki, można powiedzieć, że w końcu udało się wystrzelić. Zgadza się, bardzo się z tego cieszę. Ostatnie spotkania gdzieś ta skuteczność u mnie trochę zawodziła, dlatego byłem bardzo zmotywowany, żeby dzisiaj w końcu strzelić gola. Fajnie, że udało się zrobić to 2-krotnie. No i przede wszystkim bardzo cenne zwycięstwo. Kolejna wygrana na własnym boisku. To cieszy, chociaż na pewno dzisiaj jest sporo wniosków do wyciągnięcia, bo zdecydowanie za dużo nerwowości się wkradło dzisiaj w naszą grę i tak naprawdę od pierwszej połowy gramy z przewagą jednego zawodnika. Powinniśmy to zdecydowanie szybciej wykorzystać, a po raz kolejny wkrada się nerwówka i sami się tak naprawdę nakręcamy niepotrzebnie.
przed sezonem w wywiadzie podczas okresu przygotowawczego powiedziałeś, że w tej drużynie nie ma miejsca dla ludzi, którzy nie wierzą w utrzymanie. Ty wierzyłeś bardzo mocno w to utrzymanie i można powiedzieć, że to utrzymanie już jest bardzo blisko. Zgadza się, natomiast skupiamy się cały czas tylko i wyłącznie na kolejnym meczu, na ciężkiej pracy w kolejnym tygodniu, aby za tydzień znów odnieść zwycięstwo i do tego celu się przybliżyć. Mimo że wygraliście bardzo wysoko 4-2, nie było to łatwe spotkanie dla Was? Nie było to łatwe spotkanie, natomiast bardzo cieszy zwycięstwo. Kolejne już z rzędu, co daje nam więcej spokoju i stabilizacji w tabeli. I chciałem dodać, że Kamil Lewiński był najlepszy.